Dobra, elo mordeczki, dzisiaj jest ogólnie rano, ja sobie jeszcze leżę w wyżar i ogólnie ciekawi pewnie was co dostałam na święta, właśnie to chcę wam w dzisiejszym shortcie pokazać, no i to właśnie wam pokażę, tylko musicie chwilę zaczekać, bo ja się muszę najpierw ubrać, żeby nie było, że coś. Dobra, już można. Ogólnie na święta dostałam bardzo fajną rzecz, którą już wam pokazuję. Oto proszę bardzo, we własnej osobie, kubek od Playaka. No muszę przyznać, jest on mega fajny, mi się bardzo podoba. No jest normalnie jak kontroler biały, tylko ja mam czarny niestety, więc trochę się to nie zgadza, ale podoba mi się, bardzo fajny jest, jest 10 na 10 moim zdaniem. Teraz kolejna super rzecz, już wam ją pokazuję. Jest tu otóż mikroskop. Już ja tylko muszę, kurczę, no, muszę kamerę trochę oddalić. Ogólnie otwieramy nasz mikroskop i zobaczcie, co my tu mamy. Mamy tutaj coś takiego. Oczywiście wszystkie same gówna, ale ten mikroskop to nie jest taki mikroskop, że nie, no to jakiś zabawkowy, zwykłe kubsko czy coś. No, ogólnie jest to prawdziwy mikroskop i to widać. Jest to mikroskop prawdziwy. Proszę bardzo, no ma tutaj ten, ma te światła, on ma światło z góry i z dołu jednocześnie. Tak jakby ktoś pytał, tylko że strasznie ciężko to światło od dołu zauważyć, no tylko tyle powiem. Kurde, bo tam trzymam. O, jest światło w dołu, jest światło w górę. To zależy co badacie, mówiąc szczerze. No i tutaj jest ogólnie taki do regulowania. Jest tutaj w tym mikroskopie funkcja, że razy 4, jest razy 40, jest razy 10. Ale te 10 razy 10 to jest przybliżenie razy 100. To jest tak naprawdę przybliżenie razy 40, a to jest przybliżenie razy 400. Bo to razy 10, bo akurat mam włożoną soczewkę, bo tutaj jeszcze trzeba włożyć soczewkę, bo jest soczewka, że razy 10 będzie i że razy 20 jest soczewka. Ojej, ona spadła mi. Ogólnie są też tutaj takie rzeczy jak drożdże. Tutaj jest jeszcze ten. Jaja krewetek solankowych. I tutaj jest sal, to jest sól. No i tu mamy sól. Tu jeszcze są dwa pojemniczki. No moje to jest taka gablota. Tutaj są rzeczy różne. To jest ogólnie instrukcja obsługi. Tutaj mamy fiolkę. Tutaj mamy takie do wody, penseta. Ten nożyk nie jest prawdziwy, on jest plastikowy jak coś. Patrzcie, no on jest plastikowy. No patrzcie, jest plastikowy. No ja mam rękę, co nie? Kładę, nic mi się nie dzieje. To jest plastikowe. Takie po prostu do na przykład podniesienia takich rzeczy, no albo po prostu do rozkrojenia czegoś bardzo leciutkiego. No człowieka to za bardzo nie skrzywdzi. To się nawet wygina, jak ja to dotykam, naprawdę. Dobra, ogólnie włóżmy jakąś soczewkę. Wyjmę ten. Proszę bardzo. Wkładamy soczewkę razy 10 oczywiście. O, kurde, to mi spada wszystko. To sobie chowamy tutaj. O Boże, ciężko to tu włożyć, ale to... No tutaj to się chowa. Wyjmujemy sobie eceka. To chowamy sobie do środka. W eceku mamy takie rzeczy, ja już wam to wszystko zaprezentuję. Dobra, w ece mamy... patrz. Mamy naskórek cebuli. Mamy, jak to, nogę muchy domowej. Mamy, jak to, parę drewna, po prostu drewna. Tu mamy drewno sosnowe. I tutaj jest trochę bawełny. Może tego nie widać, ale... Ja to widzę, bo tu technologia to technologia. Wam pokażę cebulę. Pokażę wam cebulę. I otóż, widzowie, musimy włożyć tutaj cebulę.
I no, tamte coś, to nie wnikajcie, siostra chodzi po domu. No, jest mała, 3 lata ma. Skończy właśnie w tym roku. Polamy światełko. Czekajcie, ja muszę naprostować. Tu macie przybliżenie razy 4. Tu macie przybliżenie razy 10. Razy 40 to nic nie będzie widać, od razu mówię, bo ja sprawdzałem. Trzeba włożyć to razy 20, żeby cokolwiek było widać, żeby bakterie było widać, chociaż zdechnięte. Bo to wszystko tak spreperowane jest. Ale ja też badałem swój paznokieć z nogi. I można powiedzieć, jest to bardzo interesujące, bo w ogóle to ma zupełnie inny skład komórek, tak mówiąc szczerze. Jeśli ktoś z was ma mikroskop, to polecam kupywać, bo teraz są na ofercie mega, mega fajnej. Tam około się wahają one po około chyba 300, czy jakoś tak. No tyle co smartwatch. Może za dużo to nie jest, ale no. Ogólnie to jest koniec tego odcinka. Jakby co, o to jest puste. Jak coś. O, patrzcie. Ja to normalnie patrzcie. O, tak o uniosę. A teraz to bym tego tak nie uniósł. Dlatego to jest puste. To teraz słychać po dźwięku. Dobra. Na tym sobie zakończymy. Ja bardzo się podobały mi te prezenty, więc napiszcie w komentarzach pod innymi shortsami, co wy dostaliście na święto.